Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale ponownie wracamy sobie do siedmiu najczęściej zadawanych pytań i od razu przejdźmy sobie do pierwszego z nich, czyli do Toro Kalisiana. A dokładniej o pytanie, co się stanie, jeżeli zagramy Toro Kalisiana na Toro Kalisiana, czyli zagramy po prostu drugą kopię i czy będziemy mogli w tym momencie jego, z jego zdolności skorzystać. No, i tutaj na sam początek dobrze by było powiedzieć, o co chodzi z unikalnymi jednostkami, którym jest właśnie Toro. Ta unikalność to jest specjalna zasada, która mówi, że tylko jedna kopia danej karty może być w, grze w danym czasie, oczywiście po stronie jednego gracza. Ta unikalność jest symbolizowana gwiazdką przed imieniem, czyli tak mamy taką gwiazdeczkę, i potem jest Toro Kaliesian I dodatkowo, żeby ta unikalność miała. Była pełna, to zarówno nazwa główna, jak i zaraz ten podpis pod nim, czyli w, w przypadku tego naszego toro jest to Ambitious Upstart, muszą być identyczne. I jeżeli pojawiłby nam się w przyszłości kiedyś inny toro Kalisian, to oni nie wchodzą w tą zasadę unika, unikatowości. I teraz, co się dzieje, jeżeli zagramy właśnie drugą taką samą kopię karty. Zgodnie z zasadami mamy natychmiast ją pokonać i robimy to zanim odpalimy jakiekolwiek inne triggery. Więc co się stanie w przypadku właśnie naszego toro? Zagrywamy jednego toro na drugiego, którego mamy już wyczerpanego. Jednostka wchodzi do gry wyczerpana i wybieramy, którego z nich pokonujemy. Załóżmy na to, że pokonujemy tego nowego, który wszedł do gry, więc on od razu trafia na discard i odpala się zdolność pierwszego toro, która mówi, że kiedy zagrywamy innego Bounty Huntera, możemy zadać mu jeden obrażeń, i jeżeli to zrobimy, przygotować toro. W tej sytuacji, ponieważ celu nie ma, ponieważ nie możemy zadać jednostce obrażeń, która już jest poza grą, ponieważ trafiła na discard, nie możemy tego obrażenia zadać, no to również nie możemy skorzystać z jego zdolności, czyli przygotować go. I ta sama zasada tyczy się innych kart, które mają swoją unikatowość i można z, na przykład zmienić, wykorzystać sobie ten dodatkowy tekst w, w przypadku na przykład luka. I y, mamy Luka na stole, Luka Skywalkera, Jedi Knight, i zagrywamy dokładnie tego samego Luka Jedi Knight po naszej stronie. I w tym momencie musimy jednego z nich pokonać automatycznie ze względu na zasadę unikatowości. I niezależnie od tego, którego pokonamy, w momencie kiedy jeden z nich zostanie pokonany, drugi będzie korzystał z zasady when played. Natomiast. Ponieważ jednostka w momencie, kiedy odpala się ta zdolność, została już pokonana, bo tak jak było powiedziane, zgodnie z zasadami wykonujemy to przed w ogóle jakimikolwiek triggerami, no to możemy zrobić, yy, możemy wykorzystać z, z zdolność, której mówi o tym, że jednostka, jeżeli została pokonana, to zamiast minus 3, minus 3, dajemy jednostce minus 6, minus 6. I tutaj ważne, właśnie, żeby sobie zapamiętać tą jedną prostą zasadę, związaną z tą unikatowością, czyli to, że natychmiast trzeba pokonać tą drugą jednostkę, a dopiero później inne triggery rozstrzygać. I w tym momencie wszystkie tego typu karty będzie nam łatwiej odczytać w przyszłości. Drugie pytanie, które tutaj padło, było dotyczące TK. I bambuzl, a dokładniej zagrania bambuzl ze smuggle. I teraz co się dzieje? Mamy możliwość zagrania bambuzl ze smuggle za 4, ponieważ musimy zwiększyć koszt o 2. Natomiast bambuzul ma zasadę, że jeżeli chcemy zagrać tą kartę, to możemy zdiskardować inną kartę Kaninga. Z ręki zamiast płacić koszt tej karty. Natomiast tutaj wchodzimy w zasadę alternatywnych kosztów. I jeżeli wybieramy jeden alternatywny koszt, nie możemy wybrać innego ani ich łączyć. W naszym przypadku Bambozo dostaje zdolność Smuggle, czyli możemy go zagrać za 4 plus Cunning plus Heroic i albo zagrywamy go ze smuggle, wykorzystując tylko i wyłącznie koszt alternatywny smuggle, albo zagrywamy go z ręki, diskardując inną kartę. Ponieważ jest on w zasobach, no to nie możemy skorzystać z tego, żeby zdiskardować tej karty, ponieważ koszt alternatywny został już wybrany w postaci smuggle, a nie w postaci diskardu karty. I tutaj również trzeba sobie o to pamiętać, że nie możemy w żaden sposób tego łączyć, tylko albo wybieramy jeden koszt alternatywny, albo inny koszt alternatywny. I to samo na przykład jest w sytuacji, kiedy jakaś karta ma już smuggle, na przykład DJ, i my korzystamy ze zdolności TK, żeby go zagrać ze smuggle z jego zdolności, to po prostu płacimy koszt który jest związany z TEKiem? ponieważ te smagu są jakby dwoma osobnymi tekstami i dwoma osobnymi zdolnościami do możliwości zagrania ich. Przejdźmy sobie dalej do ciekawego zagadnienia, które się pojawiło, mianowicie do tego, czy jeżeli przeciwnik zagra mi DJ-a lub scanning officera, to ja w tym momencie, zaraz przed odpaleniem jego zdolno ich zdolności when played, czy ja mogę... Podejrzeć zasoby i zmienić ich kolejność. I odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, można to zrobić z zasadą pamiętania o tym, że jeżeli mamy trzy zasoby wyczerpane i trzy przygotowane, to możemy te między tymi trzema zasobami przygotowanymi wymieszać sobie i między trzema wyczerpanymi również wymieszać. Ale nie wolno nam zrobić tak, że weźmiemy jeden wyczerpany zasób, Albo, znaczy, weźmiemy jeden przygotowany zasób, wyczerpiemy go, weźmiemy inny wyczerpany i go przygotujemy. Tego już nam nie wolno zrobić. Natomiast wolno nam pomiędzy tym sobie tam coś przemieszać, szczególnie jeżeli mamy jakąś kartę, którą na przykład nie chcielibyśmy, aby przeciwnik akurat nam zobaczył. Albo przeciwnik na przykład wiedział, że ta pierwsza z lewej była smaguł, My mieliśmy ją na przykład przygotowaną łącznie z czterema innymi zasobami, no to po prostu możemy je sobie swobodnie wymieszać. Następne pytanie dotyczyło zagadnienia związanego z Lurking Tyfantomem. Kiedy można go pokonać i w czym można go pokonać, w jaki sposób, a co na, czyli innymi słowy najprościej, co na niego działa, a co na niego nie działa. I teraz z jego. Z dolnością wiąże się dość istotna kwestia, która jest poruszana również wśród społeczności sędziów. Mianowicie chodzi o to, że tam jest zasada, że ta jednostka nie może być pojmana, nie można jej zadać obrażeń i nie można jej pokonać. I tam jest taki fajny napis by enemy card abilities. I żeby to dobrze odczytać, to trzeba to rozdzielić na zasadzie enemy card abilities. Czyli chodzi o to, że... Wszystkie zdolności z kart przeciwnika na niego nie mogą działać. Co nie znaczy, że nie mogą na niego działać zdolności z naszych kart. Czyli my możemy pokonać sobie tak naprawdę e, Lurking Taifantoma własnymi zdolnościami, ale nie możemy, nie, przeciwnik nie może tego zrobić swoimi zdolnościami. I teraz. Co tak naprawdę może pokonać Lurking Taya, a co nie? Zacznijmy sobie od Supreme Leader Snowka, który ma zdolność dającą minus 2, minus 2. I wszystkie tego typu zdolności, które dają minus x, x będą oddziaływać na Lurking Taya Fantoma. Jeżeli jedna z takich zdolności spowoduje, że jego życie będzie wynosić 0, to on zostaje pokonany nie ze zdolności, tylko z tego, że on nie ma po prostu życia. Żadna jednostka nie zadała mu obrażeń, ani żadna jednostka go nie. Znaczy, żadna zdolność nie zadała mu obrażeń, ani żadna zdolność nie pokonała go. On sam ma zero życia i zostaje pokonany zgodnie z podstawowymi zasadami gry. Drugą, drugim sposobem jest na przykład wyłączenie jego zdolności i potem zadawanie mu obrażeń, na przykład z Force Lightninga. Force Lightning e, mówi, że jeżeli. W, że Dana karta ma wyłączoną zdolność. Znaczy, dokładnie traci wszystkie zdolności, może tak najpoprawniej to mówiąc. Czyli można powiedzieć, że mamy lurking tam fantoma, któremu zasłaniamy cały tekst. Czyli ma, jest blank kartą. Nie ma ride i nie ma z drugiej zdolności. I w tym momencie, normalnie z Force Lightninga możemy mu zadać obrażenia. Natomiast czym nie możemy go pokonać? Nie możemy go pokonać Open openfire'ami, barażami i innymi zdolnościami, które zadają obrażenia. Nie możemy go m.in. innymi pokonać takimi kartami jak strike true, który nawet mówi, no nie, że bezpośrednio zadajemy te obrażenia, tylko, że jednostka zadaje obrażenia, ale to dalej jest zdolność przeciwnika, tak, jak również nie możemy go pokonać, wszelkiego rodzaju takedownami, vanquishami i tym podobnymi kartami, jak również nie możemy tego zrobić z calculated lethality, natomiast w tym przypadku zgodnie z zasadą mrób tyle, ile możesz na danej karcie, możemy jakby skopiować upgrade'y z lurking taj Czyli calculated lethality mówi, że możemy pokonać jednostkę, która nie jest liderem o koszcie 3 lub mniej. No, nie możemy tego zrobić trafiając z Lulkiem Typhantoman, ponieważ po prostu on nie może zostać pokonany przez zdolności przeciwnika. Natomiast za każdy upgrade, który będzie na tym fantomie my możemy dać ten upgrade na znaczy upgrade, experience w tym momencie, bo to jest konkretnie experience, możemy dać na naszą z, z zaprzyjaźnioną, naszą znaczy zaprzyjaźnioną sojuszniczą jednostkę. I w tym momencie z tej drugiej części możemy skorzystać. Więc to jest tutaj ta e, dość ciekawa interakcja i dość e, w sumie w pewnych bardzo kluczowych, znaczy w bardzo specyficznych sytuacjach no, można z tego skorzystać natomiast no trzeba pamiętać o tym, że tak czy tak lurking tai zostanie na stole. I teraz przejdźmy sobie do kolejnego pytania, którym była bounty jabby de Hata oraz zagranie jednostki z jakiejś zdolności. No i teraz o co chodzi? Dajmy na to, że daliśmy na daną jednostkę bounty z jabby, czyli Następna jednostka, którą my zagramy, jest o jeden tańsza. Jednocześnie na tej samej jednostce mamy bounty Counter Square. I teraz pokonujemy tą jednostkę i zbieramy bounty. Zbieramy bounty, w którym jest koszt o jeden niższy, karty, którą zagramy, i zbieramy bounty, które mówi, że szukamy sobie karty, a następnie z znaczy karty o koszcie 3 a następnie zagrywamy ją za darmo ponieważ na Bounty Hunter Query jest zasada że jest play to zgodnie z bounty które mówi również że unit you, you play the space jakby ta zdolność bounty od jabby nam po prostu przepadnie, ponieważ nie możemy zagrać czegoś o jeden taniej, co już gramy za darmo, a zdolność bounty od jabby mówi, że następna jednostka, którą zagramy. Czyli w tej sytuacji z bounty hunter query my jedyne, co zrobimy, to zagramy jednostkę za zero, natomiast samo bounty jumpy nam w tym momencie, jakby striggeruje. A ponieważ nam striggeruje, zostanie zakończony jego efekt i nie będziemy przy następnej jednostce mogli skorzystać z jego zmniejszenia kosztu. Kolejną interakcją, o którą były pytania, było związane z First Lightem, a dokładniej z zagraniem go ze Smuggle oraz tym, czy możemy te obrażenia zadać w tarczę. Ponieważ Jaka jest zasada? First Light zagrywany ze smuggle ma w koszcie, że musimy zadać cztery obrażenia przyjaznej jednostce. Ważna zasada, nie możemy tego zagrać, nie możemy zadać tych obrażeń na samego First Light, ze względu na to, że w momencie, kiedy my opłacamy koszt, karta jeszcze nie jest w grze. Jest, jest jakby takich pięć podstawowych zasad dotyczących tego, jak zagrywamy kartę i jednym z etapów, jest opłacenie kosztu, a późniejszym etapem jest dopiero zagranie samej karty, czyli to, że karta wchodzi do gry. Więc first light nie może sam sobie zadać obrażeń z ze, ze, ze tej zdolności, ze, jakby to jest w koszcie, i to należy też pamiętać przy wszystkich innych zasadach, które mamy yy, związane z kosztem. Ale możemy zadać te cztery obrażenia arcze. I tutaj nic nam nie stoi na przeszkodzie, mimo iż były pewne głosy, że no nie można tego zrobić, ponieważ shield ma napisane, że jest to prewentowane. Tak, oczywiście. Prewentowane są te obrażenia, ale najpierw zostają zadane, a później zostają sprewentowane. Czyli najpierw my je zadajemy, a potem te one zostają jakby pochłonięte przez tarczę i tarcza zostaje pokonana. Więc te cztery obrażenia zostają zadane w tarczę, tarcza zostaje pokonana i first light wchodzi do gry. I ostatnim tutaj pytaniem było o Boska. A dokładniej, co się stanie, jeżeli Bosk wymieni się z inną jednostką, która ma z, na sobie Bounty? I czy my możemy zebrać to Bounty, czy nie? I teraz ważna jest zasada tego, żeby zrozumieć, jak działa Bosk, jak w ogóle działają tego typu zdolności. Bounty odpala się w momencie, kiedy jednostka zostaje pokonana. Natomiast jednostka wpierw musi jakby zostać pokonana, czyli cały, cały, e, cały proces e, musi zostać zakończony w kombacie, żeby z tego skorzystać. I ponieważ zdolność boska nie ma zasady when defeated, tylko when you collect a bounty, czyli on musi zebrać to bounty, co oznacza, że musi przeżyć kombat. To tylko właśnie w tej sytuacji może to zrobić. Czyli on może podwójnie zebrać bounty, na przykład stop targeta na Hunting Nexus, żeby uzyskać, żeby wyleczyć 8 z bazy. W każdym innym przypadku, czyli jeżeli on zostanie pokonany podczas kombatu, nie będzie mógł tego zrobić. I tutaj to jest ważne, żeby to zrozumieć, właśnie tą, trochę tą zasadę związaną z Bounty i zasadę dokładniej when defeated oraz when completed attack. Przepraszam, nie when completed attack, tylko when you collect bounty. Tutaj najprościej sobie to wyobrazić jako takie, powiedzmy, etapy. Pierwszym etapem jest zadawanie obrażeń jednostkom. Drugi etap to jest pokonanie tej jednostki, i trzeci etap to jest dopiero zbieranie tego bounty. I jeżeli w procesie drugiego etapu jednostka zginie, czyli po prostu zostanie pokonana, która chciałaby zebrać tu bounty, czyli w naszym przypadku ten Bosk, to nie może tego zrobić, ponieważ dopiero w trzecim etapie to bounty jest pobierane kiedy i te jednostki można powiedzieć już są wtedy na stosie kart odrzuconych. Więc tutaj właśnie o tych zasadach trzeba sobie pamiętać i, i warto sobie je tak można powiedzieć ogólnikowo łapać, żeby w późniejszych przypadkach, kiedy właśnie tego typu Karty się pojawią, albo kiedy muszę w karty, kiedy, typu, kiedy tego typu interakcje się pojawią, no to żeby móc sobie z nimi łatwiej poradzić. To wszystko na dziś z mojej strony. Trzymajcie się i moc z wami.